trwają ostatnie przygotowania do wystawy Kategorium, która wypełni przestrzenie Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Starej Kopalni. Już w ten piątek zaprezentujemy Państwu 8 artystów. Wystawa międzynarodowa, artyści tworzący malarstwo wielkoformatowe, ale także i instalacje, które się w wyjątkowy sposób wpisują w nasze przestrzenie industrialne. Wernisaż zostanie dopełniony mini recitalem muzycznym w wykonaniu Sylwii Kessels Mazur na wiolonczeli. To kolejny etap współpracy wałbrzyskich instytucji BWA i Starej Kopalni z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Pierwsza wystawa z cyklu Kategorium odbyła się w 2019 roku. Niniejsza wystawa jest, tak jak powiedziałem, bezpośrednią kontynuacją tej idei, zatytułowana Jakość, Realność, Przeczenie, Ograniczenie. Cały projekt nawiązuje do plastycznej, artystycznej interpretacji 12 kantowskich kategorii. Wystawa ukazuje, iż pojęcie, które jest ogólne, ściśle konieczne, może być również interpretowane, podejmowane na gruncie interpretacyjnym przez artystów w taki intencjonalny sposób. W przestrzeniach Centrum Ceramiki Unikatowej podziwiać będzie można pracę 8 artystów z Polski i zagranicy. W wystawie biorą udział Anna Szewczyk, Anita Damas, Marcin Berdyszak, Tomasz Drewicz, Patryk Kowaczowski, Jerzy Kosałka, David Stegman oraz Sławomir Kuszczak. Serdecznie zapraszamy. Wystawa będzie gościć w Wałbrzychu do 16 lipca tego roku.